Poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś Paweł Czemiel, doradca ministra infrastruktury i wojewódzki radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Trasa numer 16, Zborek Wielkich do Mrągowa. To jest nasz główny temat dzisiejszej rozmowy. GDDKiA, jak się okazuje, może mieć trochę za mało pieniędzy, żeby zrealizować te inwestycje. Szanowni państwo, tak jak wcześniejszy przetarg, który był tam, oferty przekroczyły 100 milionów, postanowiliśmy dokonać pewnej redukcji, optymalizacji tego zadania. Oczywiście droga zostaje w pełnych parametrach drogi ekspresowej, natomiast jeżeli chodzi o MOP-y, obwód utrzymania, przerzuciliśmy to. Myślę, że w przyszłości na kolejnych odcinkach będziemy mogli tą infrastrukturę wybudować. Czyli żeby to było jasne, teraz oczywiście droga powstanie, ale nie będzie miejsca obsługi pasażerów na przykład. Dokładnie. I obwodu utrzymania, czyli całej bazy takiej logistycznej, w której generalna dyrekcja przechowuje sprzęt między innymi na utrzymanie, czy w okresie letnim, czy też w okresie zimowym. Czyli chodzi przede wszystkim o koszty, co tu dużo mówić. Dokładnie, dokładnie. Sami wiemy dzisiaj, jak wyglądają różnego rodzaju oferty, kiedy otwieramy. Tutaj podjęliśmy słusznie decyzję o optymalizacji. Udało się, oferty nieznacznie przekroczyły budżet. Także teraz na tym etapie generalna dyrekcja zadaje pytania oferentom, sprawdza wszystkie złożone przez nich dokumenty, zadajemy pytania, tak jak wspomniałem, wykonawcom. Później następnie nastąpi zwiększenie programu o daną kwotę, w zależności od który to będzie wykonawca wybrany. Przedłożone będzie to ministrowi infrastruktury, program tak zwany inwestycyjny, aneks do programu inwestycyjnego zwiększający zadanie. Nie mogę oczywiście dzisiaj wybiegać w przód i mówić za ministra, za mojego przełożonego, natomiast ja jestem bardzo dobrej myśli i uważam, że mam taką też nadzieję, że ze wszystkimi procedurami powinniśmy zdążyć przed świętami, tak aby święta podpisać umowę z wykonawcą. To byłby na pewno dobry prezent, ale pozacenowe parametry w tych ofertach są identyczne, więc wiadomo, że zostanie wybrany najtańszy wykonawca. Oczywiście, natomiast nie chciałbym tutaj przesądzać, jest jeszcze druga oferta, trzecia i kolejna. Zdarza się tak, że wykonawcy potrafią też odwoływać się do sądu, negować wybór generalnej dyrekcji, co niestety czasami się zdarza i potrafi przedłużać. Miejmy nadzieję, że tak w tym wypadku nie Inwestor będzie. Inwestor ma 616 milionów złotych. Najbliżej tej kwoty jest oferta Polbud Pomorze, wyceniona na 619 milionów, tak swoją drogą. No dobrze, skoro powstanie ta trasa między Borkami Wielkimi a Mrągowem, czego sobie życzymy, to czy powstanie ta z Mrągowa do Ełku w klasie S? Ja myślę, że ona powstanie i nawet jestem wręcz przekonany, że ona powstanie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zdeterminowany, żeby tą drogę wybudować. Szanowni państwo, wiele lat dyskutowaliśmy nad tą drogą. Ojej, przypomnę, słuchacze, że 40, wiedzą to doskonale. 41 wariantów przerobiliśmy. Mimo to nadal z różnych stron pojawia się radosna twórczość nad kolejnymi przebiegami. I trzeba w pewnym momencie powiedzieć jasno, nie, szanowni państwo, pozostały trzy warianty. Spośród tych trzech wariantów będziemy wybierać. Chcemy do końca roku złożyć wniosek o decyzję środowiskową, czyli de facto ustalić przebieg tej drogi. Natomiast warto też podkreślić, że dyskutujemy, bo w tych wszystkich parametrach, w tych wszystkich wariantach, które przerabiamy, są czynniki społeczne, ekonomiczne, środowiskowe. Wiemy, że niektóre samorządy protestowały. Ja tylko przypomnę, że na dzień dzisiejszy mamy 4 samorządy protestujące, a 17 samorządów opowiada się za, plus Warmińsko-Mazurski klub Biznesu. I tak tutaj niedaleko szukać, na przykładzie Orzysza, pan burmistrz z PSL-u, który tą drogę protestuje, mówi o tym, że mieszkańcy chcą spokoju. Szanowni państwo, no droga przebiega około kilku kilometrów, 3-4 kilometrów od miejscowości Orzysz. Jest oddzielona lasem. Las to też jest potężny ekran akustyczny. Tutaj też warto wspomnieć, że obok jest poligon. Czasami manewry odbywają się 24 godziny Ale może nie jest to kwestia przynależności politycznej. I to nie burzy. Bo pan zwrócił uwagę na to, że burmistrz Włodkowski jest z PSL-u. Dlatego nie rozumiem. Nie rozumiem pana burmistrza, dlaczego akurat tak postępuje. Może to jest po prostu głos mieszkańców, który on reprezentuje.
Nie, proszę Państwa, to nie jest głos mieszkańców. I tutaj też warto podkreślić, że w prasie ogólnokrajowej, czasami wydaje się w poważnych wydaniach prasowych, pojawiają się takie argumenty, jak to, że wybudujemy wiadukt nad jeziorem w wysokości Pałacu Kultury, czy wyschnie jezioro Śniarwy. To można, proszę Państwa, w Google wpisać i można to zobaczyć, jaka jest narracja. Moim zdaniem jest to dzisiaj straszenie ludzi, straszenie społeczeństwa. A macie cały czas kontakt z organizacjami proekologicznymi, które, co tu dużo mówić, nie pochwalają tej inwestycji S16 przez Mazury. Przy każdych zadaniach drogowych odbywają się konsultacje, można zgłaszać swoje uwagi i zawsze, tak. Ale czy teraz, w ciągu ostatnich tygodni bierzemy, właśnie coś się takiego wydarzyło? W ciągu ostatnich dni organizacje ekologiczne napisały pismo do Generalnej Dyrekcji, aby zaprzestać jakichkolwiek prac przygotowawczych. Jakichkolwiek? Moim zdaniem tutaj nie możemy się opierać, Szanowni Państwo, bo będziemy kolejne lata dyskutowali, a ta droga jest nam potrzebna. Przypomnę, droga S16 to jest droga życia, jeżeli chodzi o nasze województwo, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny, społeczny, ale także i środowiskowy. Bo trzeba też powiedzieć o tym, że różne autorytety środowiskowe mówią o potrzebie i konieczności budowy tej drogi. Dzisiaj ten transport rozlewa się po całym województwie. Po drogach krajowych 16, 59, 58, tak samo też drogi wojewódzkie 610, 656, 655 też. To jest tam, gdzie ten ruch tirów rozlewa się po województwie. Lepiej jest to skanalizować. W jednym pasie przejście drogi ekspresowej przez Mazury. Natomiast straszenie ludzi, społeczeństwa, moim zdaniem tutaj jest nie w porządku. Ale podkreślam, my zawsze chcemy rozmawiać. Takie spotkania, konsultacje ze społeczeństwem się odbywają. Panie radny, a jak się ma Via Baltica, czyli szumnie zapowiadana trasa ekspresowa S61? Bo już na początkowym odcinku za Ostrowią Mazowiecką wiadomo, że ona będzie droższa o 250 mln zł, a drogowcy po prostu tyle pieniędzy nie mają. Jeżeli chodzi o Via Baltica, w planach od 1986 roku, od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości podpisaliśmy 11 umów z wykonawcą. Mhm. Ten odcinek, o którym pan przed chwilą wspominał, aneks do tego programu został podpisany przez ministra infrastruktury. Tak jak wspomniałem, droga Via Baltica to jeden z priorytetów, pokazujemy konsekwencje i myślę, że niedługo będziemy mieli okazję podpisać kolejną umowę z wykonawcą właśnie na ten odcinek. A chciałbym, żeby pan jeszcze skomentował takie oto opinie, które ostatnio pojawiły się gdzieś tam w dyskusji, którą miałem okazję prowadzić na temat Via Baltica. Otóż słyszałem takie komentarze, że skoro tak bardzo bronimy tego miejsca, jakim jest Przesmyk Suwalski, to jak zbudujemy Via Baltica, to stworzymy autostradę potencjalnemu najeźdźcy. Panie redaktorze, no ciężko mi dyskutować z takimi argumentami, jak to, że wbudujemy most w wysokości Pałacu Kultury, że wyschnie jezioro Śniardwy i że zbudujemy autostradę najeźdźcy. Ciężko mi się do tego odnieść, ja tylko przypomnę, że tam, gdzie się zawsze rozwijały szlaki komunikacyjne, tam rozwijała się gospodarka, tam rozwijał się przemysł, tam bogaciło się społeczeństwo. Warmia i Mazury, jako jeden z najbiedniejszych regionów w Europie, w Polsce i w Europie, zasługuje na szybki wzrost gospodarczy, zasługuje na to, żeby ludzie nie wyjeżdżali stąd, bo wiadomo, że zarobki u nas nie są tak dobre, jak czasami w pozostałych częściach kraju, czy też za granicą. Ta droga S16 jest drogą życia, którą dzisiaj bardzo, bardzo potrzebujemy. Jakie miasta z województwa warmińsko-mazurskiego, panie radny, mają szansę, żeby dostać obwodnicę w ramach zapowiadanego szumnie pakietu 100 obwodnic w Polsce? Tak jak było zapowiedziane, w ciągu 101 dni zostanie przedstawiona cała legislacja i lista. Nie chciałbym wybiegać przed szereg. Ta lista jest gotowa. Oczywiście cały czas nad nią dyskutujemy. Nie chciałbym wybiegać przed szereg i informować o tych czyli o tym, jak rozumiem, poinformuje po prostu pan minister. Pan tak? minister bądź a kiedy pan, to może nastąpić? Bądź pan premier, tak jak powiedziałem, w ciągu 100 dni przedstawimy legislację finansowania, także tą listę. Na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że mamy 5 obwodnic. Ta, która jest szósta, to są gąski, ale one widzieliśmy, że budujemy obwodnicę w ramach modernizacji drogi 65.
ale myślę, że takie miasta na przykład jak Szczytno na tej liście mogą się znaleźć. Czy jeżeli powiem, że wszystkie samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach odtwarzania połączeń autobusowych, to będzie nadużycie czy nie? Tak, to prawda. Kolejnym etapem, jeżeli chodzi o, tak jak mówiliśmy przed chwilą o budowie dróg, przechodzimy teraz do połączeń autobusowych i do wykluczenia komunikacyjnego. Jedną z barier rozwoju naszego województwa jest wykluczenie komunikacyjne i to rzeczywiście dobrze. Ma miejsce. Pytanie, czy wszystkie mogą wnioskować? Tak, wszystkie samorządy mogą wnioskować. Przypomnę, teraz trwa kolejny nabór już na 2020 rok. Samorządy mogą do 29 listopada składać wnioski o dofinansowanie linii komunikacyjnych. I tu chcę też przy okazji tego tematu też poruszyć tą kwestię. Wielokrotnie ona była poruszana gdzieś tam, ale warto zawsze je powtarzać, bo może dzisiaj akurat słuchają nas samorządowcy. Ustawa mówi o tym, że linia, która nie istniała 3 miesiące przed wejściem ustawy, może liczyć na dofinansowanie. Czyli natomiast, że linia musiała nie istnieć co najmniej 3 miesiące tak, przed wejściem ustawy w życie. Tak jest. Natomiast, jakie są wątpliwości ze strony samorządowców? No właśnie warto to wspomnieć, że jeżeli na dzień dzisiejszy mamy linię autobusową pomiędzy miejscowością A i B, a dołożymy do tego miejscowość C, jest to całkiem nowa linia. I można już otrzymać dofinansowanie. Właśnie o tą miejscowość C też nam chodzi, żeby ona się znalazła w tym poszerzaniu tego walki z tym wykluczeniem Ostatnio byłem na takim spotkaniu w Dywitach, które chwaliło się tym, że właśnie w tej gminie udało się odtworzyć część połączeń autobusowych. Tam też pojawiły się zupełnie nowe pojazdy, tak swoją drogą. I wójt mówił tak, to świetnie, że dostaliśmy złotówkę dofinansowania do wozokilometra, ale ta złotówka to cały czas mało. Wtedy to było adresowane do pana wojewody i mowa była taka, panie wojewodo, liczymy na więcej. To ja zwracam się do doradcy ministra i mówię, panie ministrze, samorządy liczą na więcej, a nie na mniej, bo to możliwe, że to dofinansowanie jeszcze spadnie przecież. Znaczy, to jest... Wiemy o tym, że to, co się stało przez wiele lat, degradacja tych linii komunikacyjnych, w ciągu miesiąca ani dwóch tego nie odbudujemy. My, pracując nad tą ustawą, mieliśmy kontakty i z samorządami, i z samorządami, i również z przewoźnikami, którzy często mówili nawet, że 60 groszy potrafi załatwić sprawę. Przypomnę, że takie samorządy mogą wspólnie taką linię tworzyć, czyli tworzyć dłuższy ciąg połączenia. Kilka samorządów powinno się dogadać i mogą razem, że tak powiem, ubiegać się, rozpraszać koszty oczywiście, ale razem też ubiegać się o dofinansowanie tej linii. Oczywiście jesteśmy cały czas w kontakcie z samorządami. Być może kiedyś takie zmiany nastąpią. Podobnie było z Funduszem Dróg Samorządowych, gdzie zawsze samorządy mówiły o tym, że przy różnych programach można było otrzymać maksymalnie 50%. A zna pan takie samorządy, które już skorzystały z tego dofinansowania przy okazji FDS-u, ale myślę tutaj o takich samorządach, które są biedniejsze i mogły wykorzystać tę większą pulę dofinansowania. Powiat Elbląski, Kętrzyński, gmina Dywity. I one miały więcej niż 50% faktycznie? Ale mówi pan teraz o funduszu, czy... O Funduszu Dróg Samorządowych, czyli o drogach. Tak, no na przykład tutaj jest to, o co zabiegamy od wielu lat, to jest taki prosty przykład, jeżeli chodzi o miasto Ełk. Projekt tak zwanej małej obwodnicy Ełk jest miastem zakorkowanym. My od wielu lat postulujemy budowę tak zwanej małej obwodnicy wewnętrznej w mieście, która byłaby alternatywną dla głównej drogi i ta inwestycja otrzymała 80% dofinansowania. Także z tego się bardzo cieszymy i mam nadzieję, że będziemy mogli rozwiązywać kolejne problemy. No dobrze, o kolejnych problemach i o kolei to już będziemy rozmawiać następnym razem, kiedy się spotkamy przy Radiowej 24, bo teraz tę rozmowę kończyć musimy. Paweł Czemiel, czyli doradca ministra infrastruktury, a także radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, był gościem porannych pytań. Dziękuję państwu. Dziękujemy tymczasem. Wszystkiego dobrego.